Dzień dobry, jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Dziś odcinek, który będzie może trochę kontrowersyjny, ale przecież wiecie, że ja kontrowersji się nie boję, bo dzisiejszy odcinek będzie, słuchajcie, dotyczył przekleństw. Przekleństwa w mowie były, są i prawdopodobnie zostaną. I dotyczą one nie tylko niskich warstw społecznych, czyli takiego języka chodnikowego, jak można by było powiedzieć, ale dotyczą też bardzo często inteligencji i warstw społecznych wysokich. A zatem czy te przekleństwa w ogóle są czymś dobrym, czy może są czymś złym? Językoznawcy, tacy jak pan profesor Bralczyk czy pan profesor Miodek, przyjmują pozycję zdystansowaną wobec przekleństw i ja pójdę również tą drogą. Dlaczego? Dlatego, że absolutnie nie uważam, że przekleństwa to jest coś, co należałoby całkowicie wyeliminować z języka. Dlaczego? Dlatego, że mają one w tym języku bardzo istotną rolę do spełnienia. Są wykrzyknikiem, są ładunkiem emocji, są tym, co powoduje, że język jest mocny, soczysty, kwiecisty i wyrazisty, a są sytuacje, kiedy jest to po prostu niezbędne. Z drugiej zaś strony uszy mi więdną i czuję bardzo mocny dyskomfort, kiedy coraz więcej przekleństw pojawia się w środkach masowego przekazu, jest na to przyzwolenie w sferze publicznej, czy też te słowa wchodzą do publicznego dyskursu. Uważam, że to z kolei jest przestrzeń, gdzie powinna znaleźć się wysoka, wysublimowana i bardzo, bardzo poprawna polszczyzna po to, żebyśmy też tę poprawną polszczyznę znali. Jak więc zatem to pogodzić? Otóż tak jak w całej komunikacji, pamiętajmy o tym, że wszystko zależy od tego, co chcemy wyrazić, jak potrzebujemy to zrobić i jaki efekt zamierzamy osiągnąć. Jeżeli jednym z narzędzi do osiągnięcia naszego celu w komunikacji będzie użycie przekleństwa, nie bójmy się tego. Pamiętajmy jednak, że ma to swoje konsekwencje. To może niektórych ludzi obrażać. Natomiast jeżeli czujemy, że to nie będzie dobre, że jednak nie jest naszą specyfiką używanie przekleństw, nie uczmy się też ich na siłę, bo to skończy się tragicznie, będzie brzmiało sztucznie, komicznie i absolutnie nieprofesjonalnie. Także przekleństwa są w języku, ja postuluję, aby w tym języku zostały. Nie bójmy się ich, pamiętajmy o tym, jakie są konsekwencje ich użycia, natomiast absolutnie, jeśli uznamy, że jest to moment na soczyste powiedzenie motyla noga, to absolutnie to róbmy. O tym, żeby mieć więcej dystansu, będę mówiła jeszcze w bardzo wielu odcinkach. Życzę Wam tego. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału, zadawania pytań, komentowania i do zobaczenia wkrótce.